Empik Go. Najlepsze audiobooki i e-booki w jednym miejscu. Subskrybuj nasz kanał i zawsze bądź na bieżąco. Empik Go zaprasza do wysłuchania książki B.A. Feder zatytułowanej W cieniu kłamstw. Czyta Anna Kutkowska. Dla mojego męża. Za wszystkie dotrzymane obietnice. Kocham cię. Prolog: Blair, 17 lat, Wrzesień, Newcastle, Irlandia Północna. Stałam nad pustą, otwartą walizką, jak sparaliżowana. Wiedziałam, że jeśli zacznę się pakować, nie będzie odwrotu. Mimo to nie mogłam odkładać wyjazdu w nieskończoność. Musiałam to zrobić. Nie miałam żadnej alternatywy. Ucieczka była dla mnie równoznaczna z tchórzostwem. I właśnie to napawało mnie od Niczego nie bałam się tak bardzo, jak upodobnienia do własnego ojca. Moje zachowanie świadczyło jednak o tym, że niedaleko pada jabłko od jabłoni. Miałam zrobić dokładnie to samo, co on lata temu. Po prostu zniknąć. Tylko, że w moim przypadku powodem nie była przegrana walka z nałogiem. W końcu zebrałam się w sobie i zaczęłam automatycznie wrzucać do walizki cały swój dobytek. Działałam jak na autopilocie. W środku byłam pusta, w moim wnętrzu rozgościła się w najlepsze wielka czarna dziura. Najbardziej bolesna w tym wszystkim była świadomość, że musiałam porzucić ludzi, których kochałam. Próbowałam oswoić się z myślą, że przyjdzie mi układać sobie życie na nowo. Poczucie niesprawiedliwości ścisnęło mnie w gardle. Miałam dopiero 17 lat, a już tyle razy byłam zmuszana do zaczynania wszystkiego od początku. Czułam się przez to zwyczajnie oszukana. Skończyłam pakowanie i po raz ostatni zerknęłam na swój pokój. Łza zakręciła mi się w oku, ale nie chciałam dłużej odwlekać nieuniknionego. Odwróciłam się i wyszłam. Zamykając za sobą drzwi. Gdy schodziłam po schodach, dostrzegłam, że w salonie czeka na mnie zmartwiona ciotka Mary. Im dłużej się jej przyglądałam, tym wyraźniej widziałam, że przez ostatni tydzień przybyło jej siwych włosów. Podeszłam i wygładziłam zmarszczkę, która pojawiła się na jej czole pomiędzy brwiami. Ciocia była roztrzęsiona, ale starała się delikatnie uśmiechać. Boże dziecko! Wiem, że się na to zgodziłam, ale naprawdę nie rozumiem skąd u ciebie ten pośpiech. Pokręciła głową i zamknęła mnie w klatce ze swoich ramion. Właśnie tego się obawiałam. Ciotka nie zamierzała mi niczego ułatwiać. Wtuliłam się w nią, starając się dobrze zapamiętać jej zapach. Pachniała lawendą i morską bryzą zupełnie jak mama. Ciociu, błagam, już o tym rozmawiałyśmy. Przerwałam i szybko się odsunęłam, by spojrzeć jej w oczy. Mają tam podobno najlepszy program nauczania i wysoką zdawalność egzaminów, nie wspominając już o zajęciach dodatkowych. Łatwiej mi będzie dostać się na studia, stwierdziłam z udawanym przekonaniem. Poza tym, chcę po prostu spróbować czegoś nowego. Będę codziennie dzwonić i się meldować, obiecuję. Jeśli piekło istnieje, to za te wszystkie kłamstwa trafię właśnie tam. Musiałam wymyślić całą masę przekonujących argumentów, żeby pozwoliła mi przeprowadzić się do Edynburga, do szkoły z internatem. Oczywiście nigdy nie zdradziłam jej prawdziwego powodu, dla którego musiałam wyjechać z Newcastle. Bałam się, że gdyby odkryła moją tajemnicę, jej serce pękłoby na pół. Wiem, skarbie, ale po prostu się o ciebie martwię. Będziesz tam całkiem sama. Zawsze świetnie sobie radziłaś, nawet jak było ciężko. Ale myślałam, że po śmierci mamy zostaniesz ze mną do rozpoczęcia studiów, a ty już chcesz wylecieć z gniazda. Otarła łzy, które potoczyły się po jej policzku. Kiedy twoja mama umierała, złożyłam jej obietnicę, że się tobą zaopiekuję. Jak mam to niby zrobić, skoro będziesz tak daleko? Nie miałam pojęcia, co na to odpowiedzieć. Milczałam, ściskając w dłoni rączkę od walizki. Blair, czy ty chociaż rozmawiałaś o tej przeprowadzce z Aidenem? Co on w ogóle o tym wszystkim myśli? Spytała po chwili, przerywając panującą między nami ciszę. Na dźwięk jego imienia moje serce przyspieszyło, a kolana zaczęły się uginać. Nie myśl o nim? Nie myśl o nim? Nie myśl o nim. Aiden nie musi o niczym wiedzieć. Nie mam obowiązku mu się spowiadać i nie ciągnijmy już, proszę, tego tematu. Powiedziałam i uciekłam wzrokiem. Nie miałam siły, żeby rozmawiać o Ejdenie i miałam szczerą nadzieję, że ciotka to uszanuje. Za każdym razem, kiedy o nim myślałam, z nerwów robiło mi się niedobrze. Na moje szczęście Mary zazwyczaj wychodziła z założenia, że jeżeli ktoś nie chce dzielić się swoimi przemyśleniami, nie należy na niego naciskać i ciągnąć go za język. Przez minutę wnikliwie mi się przyglądała, ale w końcu kiwnęła głową. Pożegnałaś się już z Heather? Może chcesz, żebyśmy do niej wstąpiły po drodze na lotnisko? No tak, czekało na mnie jeszcze jedno wyzwanie. Pożegnanie z przyjaciółką. Nie ma takiej potrzeby. Heather będzie na mnie czekała przy terminalu. Pewnie będzie ryczeć jak bóbr. Dobrze, zatem ruszajmy. Zarządziła surowym tonem ciotka. Wyprostowała się, złapała za torebkę, po czym pewnym krokiem wyszła z domu. Patrzyłam, jak się oddala. I zrozumiałam, że nadszedł moment, w którym będzie maskować emocje. Prawdę mówiąc, zawsze się tak zachowywała, jeśli coś było dla niej nie do zniesienia. Siedząc w aucie, patrzyłam prosto na drogę. Nie odwróciłam się w stronę budynku, w którym mieszkałam przez ostatnie trzy lata, czyli od dnia śmierci mamy. Obiecałam sobie, że teraz będę patrzeć już tylko w przyszłość. Kiedy nadarzy się okazja, zemszczę się. Czy kiedykolwiek mi się to uda? Nieważne. Przyrzekłam sobie, że zniszczę tych, którzy zmusili mnie do ucieczki z domu. Wreszcie pozwoliłam sobie na płacz. Wtedy nie wiedziałam jeszcze, że kolejne łzy pojawią się u mnie dopiero po dwunastu latach. Rozdział pierwszy. Obecnie. Blair, 29 lat. Edynburg, Szkocja. Szłam zatłoczoną ulicą Royal Mile, przemykając wzdłuż wysokich kamienic. Spieszyłam się na spotkanie, ale spowalniali mnie przechodnie, którzy przepychali się na chodniku. Dosłownie chwila dzieliła mnie od wybuchu. Nie zdążyłam przejść nawet trzech kroków, gdy jakaś kobieta wpadła na mnie z impetem i ramieniem uderzyła w bark. Tego było już po prostu za wiele. Do jasnej cholery uważaj, jak chodzisz, wydarłam się w jej kierunku. Nie usłyszałam jednak ani przeprosin, ani nawet fuknięcia, jak gdyby nigdy nic poszła dalej przed siebie. Skrzywiłam się z niesmakiem. Święta krowa się kurwa znalazła. Przeszło mi przez myśl. W tych czasach ludzie patrzyli tylko na czubek własnego nosa. Nie byłam w stanie tego zrozumieć. Zbliżał się coroczny międzynarodowy festiwal w Edynburgu, stąd tłumy turystów. W powietrzu unosił się zapach ogólnej ekscytacji. Zwykle chłonęłam ten radosny klimat panujący w mieście, ale dziś wyjątkowo działał mi na nerwy. Wiedziałam, że zaraz spóźnię się na rozmowę z klientem. Dodatkowo lato w tym roku było wyjątkowo upalne. Czułam, jak stróżka potu spływa mi pomiędzy piersiami, po czym wsiąka w biustonosz. Żałowałam, że nie podjechałam motocyklem trochę bliżej. Spacerować mi się cholera zachciało i to w taką pogodę. Ledwo przebrnęłam przez tłum gapiów, i w końcu po kilkunastu minutach szybkiego marszu wpadłam na George Street. Odnalazłam wzrokiem miejsce spotkania i ruszyłam ku czerwonym drzwiom kawiarni. Kiedy je otworzyłam, rozległ się dźwięk dzwoneczka, a do moich nozdrzy doszedł zapach świeżo palonej kawy i aromat najlepszych babeczek cynamonowych w całym Edynburgu. Ślinka momentalnie napłynęła mi do ust. Skoro już tu byłam, musiałam koniecznie zjeść chociaż jedną. No dobrze, może dwie. Nie zamierzałam się ograniczać. Oderwałam się od myśli o jedzeniu i rozejrzałam po sali. Natychmiast dostrzegłam, że przy umówionym stoliku czeka na mnie przedstawicielka redakcji. Trudno było jej zresztą nie zauważyć. Świeciła niczym lampki na bożonarodzeniowej choince. Była ubrana w kostium w kolorze wściekłej fuksji, a na nadgarstkach pobrzękiwały jej grube złote bransoletki. Miała ich zdecydowanie za dużo. Kobieta przechyliła głowę i pomachała mi z nadmiernym entuzjazmem. Idealnie przycięta tleniona grzywka opadała jej na bok. Nie mogłam się powstrzymać i parsknęłam pod nosem. Wyglądała absurdalnie. Nie wiedziałam, że lalki Barbie są jeszcze w produkcji. Podeszłam do niej niechętnie. Przeczuwałam, że nie będziemy nadawały na tych samych falach. Kiedy znalazłyśmy się dostatecznie blisko siebie, natychmiast złapała mnie za dłoń. I zaczęła nią energicznie potrząsać. Zastanawiałam się, czy nie nabawię się przez to łokcia tenisisty. Dzień dobry, ty musisz być Blair O'Brien. Głos miała potwornie piskliwy. Moje bębenki przeżywały istną katorgę. Nazywam się Annabel Connor i jestem pierwszą asystentką naczelnego. Miło mi cię w końcu poznać. Uniosłam brew, ponownie lustrując ją od stóp do głów. Byłam pewna, że nie udało mi się ukryć złośliwego uśmieszku. Witam. Chciałabym móc powiedzieć to samo, ale wszystko zależy od tego, jak potoczy się rozmowa. Przejdźmy do rzeczy. Chciałabym to szybko załatwić. Zaskoczyłam ją. Oczy rozszerzyły jej się ze zdumienia. Punkt dla mnie. Bez owijania w bawełnę zadziorna jesteś, zachichotała. Oczywiście, siadaj, proszę, i dograjmy szczegóły umowy. Wcale nie było mi do śmiechu, ale trafiła w punkt. Nigdy nie owijałam w bawełnę. Kiedy usiadłyśmy, Annabel natychmiast schyliła się pod stolik i wyciągnęła z torebki plik papierów. Proszę bardzo. Przesunęła je po blacie w moim kierunku. Umowa została stworzona na zasadach B2B, tak jak pierwotnie ustalałyśmy. Zawarto w niej oczywiście klauzulę o zakazie konkurencji. Rzuciła mi szybkie spojrzenie spod karykaturalnie długich rzęs. Oznacza to, że od momentu podpisania umowy nasza redakcja będzie miała wyłączne prawa do publikacji twojego reportażu. Anabel, weszłam jej w słowo. Wybacz, ale naprawdę nie musisz mi tłumaczyć, co oznacza zakaz konkurencji. Podpisuję co najmniej kilka takich umów w ciągu roku, zatem wierz mi, wiem z czym to się wiąże. Co ona sobie myśli do cholery, że ma do czynienia z nowicjuszem? No tak, speszyła się. Tak więc przejrzyj sobie na spokojnie wszystko w domu, a jakby coś się nie zgadzało, to nanieś proszę poprawki, i wyślij mi mailem informacje, w których miejscach mam dokonać zmian, przerwała, żeby zerknąć w kalendarz. Proponuję, żebyśmy się jutro spotkały w biurze redakcji, a wtedy domkniemy resztę formalności. Kiedy skończyła nadawać jak Katarynka, zrozumiałam, że za nią nie przepadam. Była potwornie irytująca. I pomimo, iż minęły dopiero pierwsze minuty naszego spotkania, to już zdążyła mnie zmęczyć. Czym prędzej chciałam zakończyć tę rozmowę? Posłuchaj mnie uważnie, Annabel. Wycedziłam. Pracuję w tym zawodzie na tyle długo, aby wiedzieć, że kontrowersyjny temat artykułu oznacza dla was duży zysk. Jakby nie patrzeć, afery seksualne zawsze się sprzedają. Wolałabym zatem, żebyśmy odpuściły sobie niepotrzebne dywagacje i przeszły do kwestii finansowych. Wyraźnie się spięła, a ja ostentacyjnie pukałam palcem w blat. Czekałam aż zaczniemy rozmawiać na poważnie. Widziałam po jej minie, że właśnie zdała sobie sprawę z tego, iż negocjacje ze mną nie będą należały do najłatwiejszych. Po chwili poderwała umowę ze stolika i zaczęła uparcie kartkować plik papierów. Czerwonym paznokciem wskazała mi kwotę, która, jak się domyśliłam, miała być moim ostatecznym wynagrodzeniem. Rzuciłam okiem na szereg cyfr. Tyle mi wystarczyło, żeby zacząć skwierczeć ze złości. Za żadne skarby świata do cholery, chyba ich posrało. Powiedz mi, proszę, Annabel, przeciągnęłam słowa spoglądając na nią, czy wy w ogóle analizowaliście moją propozycję i kosztorys, który przygotowałam? Kwota, którą mi proponujecie, znacznie odbiega od moich oczekiwań. Nie wspominając już o dodatkowych kosztach, które najprawdopodobniej będę musiała ponieść, a które wyjdą w trakcie. To wszystko się zwyczajnie nie spina. Byłam już naprawdę wściekła. A ona to dostrzegła i nerwowo przełknęła ślinę. Mm, przykro mi, Blair, ale tylko na taką kwotę przystał nasz naczelny. Nie wiem, czy będę w stanie ugrać coś więcej. Musisz jednak wiedzieć, że bardzo nam zależy, abyś zrealizowała ten reportaż właśnie u nas. Pragniemy, żeby twoje nazwisko znalazło się na zaszczytnej liście dziennikarzy, których teksty publikujemy. Skrzywiłam się, słysząc jej wyuczoną gładką gadkę. Oczywiście, że wam zależy do cholery. Jak mówiłam, wiem, że temat jest świetny i może pomóc Waszej gazecie się wybić. Wiem też, że jak się postarasz, Annabel, to na pewno będziesz w stanie zaproponować mi coś rozsądniejszego, bo w obecnej formie jest to po prostu nie do zaakceptowania. Odsunęłam od siebie umowę i czekałam na kolejny ruch z jej strony. Początek współpracy zapowiadał się raczej mizernie. Zależało mi na tym, żeby jak najszybciej zacząć pisać reportaż. Ale chwilowo się na to nie zanosiło. W teorii mogłam pójść ze swoim tematem do innej redakcji, ale szczerze mówiąc, nie miałam na to najmniejszej ochoty. Nie znosiłam zmieniać planów. Anabel wpatrywała się we mnie z rozdziawionymi ustami, ale po chwili się otrząsnęła. Szybkim ruchem schowała umowę do torebki i spojrzała na mnie z determinacją. Masz całkowitą rację. Obiecuję, że jeszcze raz porozmawiam z szefem. Jestem pewna, że dojdziemy do porozumienia. Czy możemy się umówić na telefon? Daj mi góra dwa dni. Zwilżyłam usta językiem i udałam, że się namyślam. Okej, okay, zgadzam się. Odpowiedziałam, a ona westchnęła z wyraźną ulgą. Macie dwa dni, ale ani minuty dłużej. Temat jest naprawdę dobry i nie jesteście jedynymi chętnymi w kolejce do niego. Jeśli nie otrzymam od was intratnej propozycji. To uprzedzam, że nie będę się cackać, a ja i mój temat pójdziemy prosto do innej redakcji. Zamilkłam, ale dodałam jeszcze: tym razem takiej, w której potraktują mnie poważnie. Wstałam, jasno dając do zrozumienia, że uważam rozmowę za zakończoną. Nie miałam już nic więcej do powiedzenia. Anabel natychmiast zerwała się ze swojego miejsca i wyciągnęła do mnie dłoń. Oczywiście. Oczywiście rozumiem to doskonale. Naprawdę chciałabym z tobą pracować przy tym reportażu, bardzo mi na tym zależy. Uważam, że to zagadnienie jest niezwykle ważne i że powstanie z tego świetny artykuł. Po powrocie do redakcji pójdę prosto do naczelnego. Zadzwonię od razu, jak będę wiedziała, jakie jest nasze ostateczne stanowisko. Może tak być? Uśmiechnęłam się kącikiem ust, bo nareszcie załapała. Tak, będę czekać na telefon. Wymieniłyśmy się uprzejmościami, po czym Annabel wypadła z kawiarni jak tornado. Nie spowolniły jej nawet niewiarygodnie wysokie szpilki. Odetchnęłam i rozsiadłam się na krześle. Starałam się ściągnąć wzrokiem kelnerkę, żeby w końcu złożyć zamówienie. Czułam, jak zaczyna mi burczeć w brzuchu. Byłam niemal pewna, że mam the biggest news w garści. Ewidentnie zależało im na tym reportażu. Chcieli opublikować go pod swoim szyldem. Pogratulowałam sobie w duchu, że w pierwszej kolejności zgłosiłam się właśnie do nich. Nie było to dziełem przypadku. Zanim zaczęłam rozglądać się za periodykiem, któremu mogłabym przedstawić pomysł na artykuł, trochę powęszyłam. Dowiedziałam się, że prezes spółki, do której należał The Biggest News, pragnie prześcignąć konkurencję i z przytupem wejść na giełdę. Byłam przekonana, że sukces mojego tekstu mógłby im to zapewnić. Teraz pozostało już jedynie czekać, aż wrócą do mnie z satysfakcjonującą ofertą. Nie blefowałam jednak, ostrzegając Anabel, że jeśli nie przedstawią mi konkretnej propozycji, to pójdę na rozmowę do innej redakcji. Musiałam zrealizować ten reportaż za wszelką cenę. Poza tym byłam wolnym strzelcem, a moje publikacje pojawiały się w różnych pismach i na wielu portalach. Nie miałam skrupułów biznes to biznes. Dzięki takiemu podejściu sama byłam swoim szefem, a wszystko odbywało się na klarownych zasadach współpracy. Ja realizowałam materiał, wydawca miał wyłączne prawa do jego publikacji, i obie strony na tym zarabiały. Oczywiście nie zawsze było tak kolorowo. Zaczynając pracę w zawodzie, brałam dosłownie każde, nawet najgłupsze, zlecenie. Musiałam sobie wyrobić nazwisko. Ta sztuka udała mi się dzięki ciężkiej pracy. I od pewnego czasu to redakcje starały się o mnie, a nie na odwrót. Po kilku minutach podeszła do mnie kelnerka. Zamówiłam to co zwykle: espresso i babeczkę. Pilnie potrzebowałam kawy. Ostatniej nocy znów męczyły mnie koszmary, i niestety przypłaciłam je niewyspaniem. Bezwiednie wyjrzałam na ulicę. Ludzie pędzili to w jedną, to w drugą stronę: ktoś jechał na rowerze. A drzwi sklepów naprzeciwko co rusz się otwierały, wpuszczając i wypuszczając klientów. Pogoda była naprawdę piękna. Cieszyłam się na myśl o tym, że gdy tylko wrócę do domu, pójdę prosto na plażę. Z zamyślenia wyrwał mnie dźwięk telefonu. Zerknęłam na wyświetlacz i od razu się uśmiechnęłam. Dzwoniła Heather. — Hej, Ruda. Dzwonisz sprawdzić, czy dobrze się prowadzę i nie robię czegoś wielce niestosownego? Zaśmiałam się w słuchawkę. Czasami lubiłam ponabijać się z jej nadopiekuńczości. Za każdym razem, kiedy opowiadałam jej o nowo poznanym facecie, ona łapała się za głowę. Przy okazji naszej ostatniej rozmowy, użyła dokładnie tego określenia, stwierdzając, że się źle prowadzę. Bardzo śmieszne, Blair. Zobaczysz, że kiedyś w końcu się rozłączę. Fuknęła po drugiej stronie. Nie musiałam jej widzieć, aby wiedzieć, że właśnie przewróciła oczami. Nie strasz, bo zawsze miałaś do mnie anielską cierpliwość. Jak się macie? Colin już po zdjęciu gipsu? Starałam się dostrzec kelnerkę, która przejmowała moje zamówienie. Żołądek właśnie przywierał mi do kręgosłupa. Jeżeli natychmiast nie podadzą mi tej przeklętej babeczki, to przyklei się na amen. Nie, niestety, musi w nim chodzić jeszcze przez tydzień, westchnęła. Nie wiem, kto bardziej nie może się doczekać momentu, aż go z niego uwolnią. Zrobił się ostatnio nieznośny. Wiem, że to moje dziecko, więc nie powinnam tak mówić, ale przysięgam, że jak tak dalej pójdzie, to wyląduje w psychiatryku. Obie przez chwilę milczałyśmy. Słyszałam jedynie jej przyspieszony oddech. Czekałam, aż powie coś jeszcze, ale nic z tego nie zapowiadało. Niemalże wyczuwałam jej zdenerwowanie. Zawsze, kiedy coś wyjątkowo ciążyło jej na sercu, była skrajnie małomówna. Heather, powiedziałam z naciskiem. Znam cię już na tyle długo, aby wiedzieć, że chodzi też o coś innego niż tylko gips kolina. Mów, co się dzieje. Nareszcie doczekałam się swojego zamówienia. Zachłannie upiłam łyk kawy. Pod wpływem ciemnoorzechowego napoju moje kubki smakowe eksplodowały. Okej, masz rację, przyznała po sekundzie. Po prostu nie wiem, co myśleć o zachowaniu Richarda. Jest jakiś spięty, zrobił się bardzo drażliwy. Jak tylko próbuję poruszyć ten temat, to oczywiście jak to typowy facet ucina rozmowę. Zasłania się pracą, ale nie jestem pewna, że to nie tylko kwestia sytuacji w firmie. Fakt, od dłuższego czasu ma dużo na głowie. Zarwał już zresztą niejedną noc, ale jest coś jeszcze. Urwała nagle, jakby bała się wypowiedzieć ostatnie słowa na głos. Nie wiedziałam co się dzieje, ale zaczęło mnie to niepokoić. Ruda, wiesz przecież, że mi możesz powiedzieć o wszystkim. Po prostu to z siebie wyrzuć. W słuchawce zapadła wymowna cisza. Domyślałam się, że Hedel gorączkowo myśli, jak ubrać w słowa to, co chce mi przekazać. Podejrzewam, że Richard może mieć romans wydusiła z siebie. Zazwyczaj byłam przygotowana na wiele okoliczności, a przynajmniej starałam się być, jednak na pewno nie spodziewałam się takiej bomby. Dosłownie wbiło mnie w krzesło. A palce wolnej ręki zacisnęły się w pięść. Nawet tego nie kontrolowałam. Momentalnie zapłonęłam ze złości. Nie byłabym zdziwiona, gdyby chodziło o każdego innego faceta, ale Richard? Odczułam pilną potrzebę wyładowania na kimś swojej frustracji. Miałam nawet konkretną osobę na myśli. Pakuj się! Rzuciłam przez zaciśnięte zęby. Starałam się brzmieć spokojnie, żeby jej dodatkowo nie denerwować. Rezerwuję ci bilet do Edynburga na Cito i bez dyskusji. Wiesz, że tego chcesz i właśnie tego potrzebujesz, więc nawet nie próbuj szukać wymówek. Początkowo nie wydała z siebie żadnego dźwięku, ale ostatecznie stęknęła. Tak, to w zasadzie świetny plan. Poza tym dawno się nie widziałyśmy. Tęsknię za tobą i muszę ci o wszystkim opowiedzieć. Rezerwuj mi ten bilet najlepiej na wczoraj. Uśmiechnęłam się, wstałam z krzesła i zostawiłam na stoliku należność za rachunek, wraz z napiwkiem. Mądra decyzja. Dzieci zostaw Richardowi. Niech teraz on się z nimi trochę pomęczy. Ty masz tylko wpakować się do samolotu i bezpiecznie do mnie dolecieć. Wyślę ci szczegóły rezerwacji mailem i czekam na ciebie. Już miałam dać jej dojść do głosu, ale przypomniałam sobie o pewnej ważnej kwestii. Ach, i weź ze sobą coś wyjściowego. Mam zamiar wyciągnąć cię na miasto. Zanim zaczęła narzekać, posłałam jej causa, choć wiedziałam, że nie może go zobaczyć i się rozłączyłam. Rozdział drugi. Edynburg, Szkocja. Stałam w hali przylotów i przebierałam nogami. Najprawdopodobniej wyglądałam tak, jakbym chorowała na świerzb, ale miałam to w nosie. Zawsze byłam niecierpliwa i już dawno zdążyłam to zaakceptować. Nie mogłam się doczekać, aż wreszcie zobaczę przyjaciółkę. Ostatnio widziałam ją ponad rok temu, gdy rodziła swoje drugie dziecko, Valerie. Heather spytała mnie wtedy, czy nie chciałabym zostać matką chrzestną małej. Nie mogłam jej odmówić, więc w najbliższym czasie czekała mnie wyprawa do Newcastle, żeby uczestniczyć w uroczystości. Szczerze mówiąc, właśnie tego się obawiałam, powrotu do domu. Zbyt wiele bolesnych wspomnień i za duże prawdopodobieństwo rozmów z ludźmi, których w ogóle nie chciałam spotkać. Z reguły to Heather odwiedzała mnie w Szkocji. Ja rzadko latałam do Irlandii i wolałam, żeby tak pozostało. Mimo wszystko od momentu, kiedy wyprowadziłam się z naszego rodzinnego miasta, dzwoniłyśmy do siebie niemal codziennie. Jak byłyśmy młodsze, widywałyśmy się przynajmniej raz na pół roku, ale w ostatnim czasie średnio nam to wychodziło. Dzieliły nas setki kilometrów, a każda miała już swoje życie. Heather wyszła za mąż i założyła rodzinę, a ja ze względu na pracę dużo podróżowałam. Jednak niezależnie od odległości nadal była dla mnie jak siostra i na co dzień bardzo za nią tęskniłam. Zerknęłam na tablicę z planem przylotów, żeby oderwać się od natrętnych myśli. Lot z Belfastu był opóźniony. Niestety nie było bezpośredniego połączenia z Newcastle do Edynburga. Ja pieprzę. Jak to jest, że zawsze są jakieś opóźnienia? Może się mylę, ale tam na górze chyba nie powinno być żadnych korków. Po kilkunastu minutach oczekiwania wreszcie dostrzegłam burzę rudych włosów wyłaniających się z terminala. Bez namysłu rzuciłam się w jej kierunku. Heather wyszła mi naprzeciw, ciągnąc za sobą małą walizkę. Jej gęste loki podskakiwały w rytm żwawych kroków. Dopadłyśmy do siebie mocno się przytulając. Cześć ruda. Cześć młoda. Zaśmiała się i mocniej zaplotła ręce wokół mojej szyi. Usłyszawszy to znajome przezwisko, od razu się uśmiechnęłam. Odkąd pamiętam, wołała na mnie przede wszystkim skrótem od imienia Bi, choć w dzieciństwie, podobnie zresztą jak teraz, zwracała się do mnie per młoda. Uważała, że skoro jest ode mnie o pół roku starsza, to takie jej święte prawo. Kiedy uwolniłyśmy się z plątaniny własnych rąk, natychmiast złapała mnie za warkocz. Czy mi się dobrze wydaje, czy to jakiś nowy kolor? Ostatnio były dużo jaśniejsze, i jak ci urosły, stwierdziła, oglądając mnie z każdej strony. Pokiwałam głową i wyrwałam jej rączkę walizki z dłoni. Trochę je przyciemniłam, bo miałam dosyć tego jasnego blondu. Chodź, muszę ci się dobrze przyjrzeć i chyba też porządnie nakarmić, zerknęłam na nią przez ramię. Jesteś jakaś przeraźliwie chuda, tylko piersi, jak zwykle masz wielkie. No wiesz, wypraszam sobie, żachnęła się z udawaną powagą, którą tak bardzo w niej uwielbiałam. Złapałam ją pod ramię i zaczęłam ciągnąć w kierunku wyjścia. Chodźmy wreszcie, umieram z głodu. Udało mi się zaparkować niedaleko. Na te słowa stanęła jak wryta, więc i ja musiałam się zatrzymać. Chyba nie chcesz powiedzieć, że przyjechałaś po mnie tą zabójczą maszyną, którą nazywasz środkiem transportu. Jak niby mamy zapakować na to coś moją uroczą walizkę? Spojrzałam na jej błękitną kabinówkę w różowe chmurki, próbując ukryć ironiczny uśmieszek. Zapewne ukradła ją z działu z akcesoriami dla dzieci. Nie tchórzu! wybuchnęłam śmiechem. Wzięłam samochód na minuty. Nie chciałabym, żebyś już pierwszego dnia pobytu u mnie dostała zawału, ale spokojnie, nic się nie martw, przejażdżka moim Ducati też cię czeka. Wiedziałam, że mówiąc o zabójczej maszynie miała na myśli mój ukochany motocykl Ducati Street Fighter V4, który kupiłam kilka miesięcy wcześniej. Oczywiście nie omieszkałam wysłać jej zdjęć. Krótko mówiąc, nie była zachwycona i musiałam wysłuchać długiej ty rady o tym, jakie to niebezpieczne. Od zawsze próbowała bawić się w moją matkę, a co najmniej w starszą siostrę. Jechałyśmy w kierunku dzielnicy Portobello, w której znajdował się mój apartament. Wturowałyśmy radio do Lily Erika Claptona, gdy Heather nagle zamilkła. Czułam, że intensywnie mi się przygląda. Co jest? spytałam w końcu. Dlaczego mam wrażenie, że bardzo chcesz mnie o coś zapytać? Wyduś to z siebie, bo widzę, że aż cię skręca. Odchrząknęła nerwowo, a ja zaczęłam się bać, co tym razem wymyśliła. Hmm, a obiecasz, że nie będziesz zła, jak ci coś powiem? Uniosłam brew. Zależy, co to będzie. Zamilkła, jakby się zastanawiała, czy kontynuować. No więc, zaczęła po chwili. Widziałam ostatnio Edena. Przyleciał chyba w odwiedziny do rodziców. Nie rozmawiałam z nim, ale tak sobie pomyślałam, że skoro już tu jestem, to może chciałabyś o nim pogadać. Kurwa mać! Skóra odruchowo ścierpła mi na karku, a krew skłuł żywy lód. Zrobiło mi się przeraźliwie zimno. Absolutnie nie chciałam o nim rozmawiać. Nie chodziło o to, że nie chciałam rozmawiać o tym z nią. Heder, jako najbliższa mi osoba, wiedziała o mnie wszystko. Prawie wszystko. Jako jedyna znała prawdziwy powód, dla którego uciekłam z Newcastle. Ukrywałam przed nią tylko jeden szczegół, ale robiłam to z czystej troski. Gdyby się dowiedziała, czego dopuściłam się tuż po ukończeniu studiów, na pewno by się załamała i zaczęła rwać sobie włosy z głowy. Czasami niewiedza była lepsza, a w tym przypadku była wręcz błogosławieństwem. Heather, nie obraź się, ale nie mam ani ochoty. Ani nastroju, żeby poruszać temat Edena. Skrzywiłam się i mocniej zacisnęłam palce na kierownicy. Rozmawiałyśmy o tym wiele razy i zawsze powtarzam ci to samo, więc odpuść, dobra? Czemu ciągle chcesz wywlekać tę sprawę? To było dwanaście lat temu do cholery. Przyleciał do rodziców i świetnie. Tylko co mnie to obchodzi? Zaparkowałam i odwróciłam się w jej stronę. Starałam się trzymać nerwy na wodzy... Ale przychodziło mi to z trudem. W środku cała dygotałam. Bij, proszę, szepnęła. Nigdy nie chcesz o nim rozmawiać. Uważam, że powinnaś choć raz wyrzucić z siebie to, co leży ci na sercu. Wiem, że to było dawno, ale myślę, że nie przerobiłaś tego tematu nie tak naprawdę. Po prostu się o ciebie martwię i chcę, żebyś w końcu ułożyła sobie życie. Nie uważasz, że już czas? Zgrzytnęłam zębami. Znowu to samo. Zawsze próbowała na mnie szantażu emocjonalnego. Heather, błagam, coś sobie uroiłaś. Kłamstwo. Wyraźnie wiedziałam, że chciała coś dodać, ale jedynie pokręciła głową. Okej, okay, na razie to zostawmy. Zamaszyście otworzyła drzwi auta i wysiadła. Westchnęłam z ulgą i kliknęłam w aplikację, żeby zakończyć przejazd. Na moje nieszczęście za każdym razem, kiedy tylko miała okazję, próbowała poruszać temat Edena. Nie potrafiła lub nie chciała zrozumieć, że ja już dawno pogrzebałam wszystkie wspomnienia. A przynajmniej starałam się to zrobić. Tak było najprościej, najbezpieczniej i najmniej bolało. Kochałam go. Kochałam go całą sobą. Musiałam jednak uciekać, co nie do końca było moim wyborem. Nie miałam wyjścia. Opuściłam go bez słowa wyjaśnienia. Zwyczajnie go porzuciłam. Miałam tego pełną świadomość i to właśnie ona bolała najmocniej. Poprosiłam wtedy Heather o dyskrecję. Byłam pewna, że dotrzymała słowa i nigdy niczego mu nie zdradziła. Nienawidziłam wracać myślami do tamtych czasów. Nie lubiłam siebie z tego okresu. Byłam głupiutką nastolatką i brzydziłam się swoim zachowaniem. Miałam zatem szczerą nadzieję, że Heather nie będzie mnie więcej dźgać w tej kwestii. Wolałam się z nią o to nie kłócić, a znałam siebie na tyle, żeby wiedzieć, że zapędzona do narożnika natychmiast odpowiadam atakiem. Zbliżyłyśmy się do mojego mieszkania w Portobello, idąc po wybrukowanym deptaku. Heather rozglądała się dookoła z uśmiechem na ustach. Rozumiałam jej reakcję to piękna dzielnica. Stały dostęp do plaży i szum morza tworzyły niesamowity klimat. Wystarczyło wyjść z kamienicy i już po kilku krokach stało się na piasku. Okolica była zielona, a domy zdecydowanie bardziej kolorowe niż w pozostałych częściach Edynburga. Po chwili przystanęłam i wskazałam na murowany budynek po naszej lewej. No i jesteśmy. Nareszcie. Oparła ręce na kolanach. Nogi włażą mi w sam środek tyłka. Parsknęła i weszłam po schodkach. Otworzyłam wysokie drzwi i przepuściłam ją przodem. Wkroczyłyśmy do holu wyłożonego biało-czarnymi płytkami i skierowałyśmy na górę. Co ty tam zapakowałaś, do cholery? spytałam, wciągając za sobą walizkę. Ciężkie to dziadostwo. Oj, tam zachichotała. Tylko najpotrzebniejsze rzeczy. Jasne, najpotrzebniejsze rzeczy, uważaj, bo uwierzę. Odetchnęłam, gdy tylko znalazłyśmy się na półpiętrze. Odnalazłam w plecaku pęk kluczy, a kiedy otworzyłam drzwi do mieszkania, Heather głośno wciągnęła powietrze. Uśmiechnęłam się, widząc zaskoczenie malujące się na jej twarzy. Na centralnej ścianie w moim salonie powiesiłam obraz, który namalowała, gdy miałyśmy po osiemnaście lat. To było świeżo po mojej przeprowadzce. Wydała wówczas wszystkie swoje oszczędności, żeby przesłać mi go z Newcastle do Edynburga. Przedstawiał samotną dziewczynę spacerującą po polu lawendy. Był piękny i absolutnie go uwielbiałam. Heather od dziecka miała ogromny talent plastyczny. Wyznała, że podarowała mi go, żebym nie czuła się samotna w obcym miejscu. Chciała, żebym miała przy sobie część domu. Byłam jej za to naprawdę wdzięczna. Bo w tamtym trudnym dla mnie czasie ten drobny gest dodawał mi sił. Zauważyłam, że oczy mojej przyjaciółki błyszczą od łez. Zachowałaś go. i powiesiłaś na głównej ścianie, powiedziała wzruszona. Mogła tego wiedzieć, bo gdy była u mnie ostatnio mieszkałam w malutkiej kawalerce, w której było za mało przestrzeni, więc nie miałam go gdzie wyeksponować. Oczywiście, że tak. A czego się spodziewałaś? Teraz mam duże ściany i jak tylko kupiłam to mieszkanie, to od razu go zawiesiłam. Stała jak zaklęta, więc popchnęłam ją lekko do przodu, zmuszając, żeby weszła głębiej. Dziwię się, że po tylu latach nadal chcesz go codziennie oglądać. Myślałam, że już ci się opatrzył. Poza tym dalej twierdzę, że nigdy nie podobał ci się tak bardzo, jak zawsze się zarzekałaś, dodała ciszej. Machnęłam ręką, bo nic innego mi nie pozostało. Heder, masz zaniżone poczucie własnej wartości, wiesz o tym? Przestań biadolić, bo nie wymusisz na mnie więcej komplementów. Ciągle ci przecież powtarzam, że powinnaś częściej malować. Masz prawdziwy talent i zwyczajnie go marnujesz. Nachmurzyła się, a ja w reakcji na jej minę wybuchnęłam śmiechem. Kiedy się obruszała, uroczo marszczyła nos. Zostawiłam ją w przedpokoju, a sama poszłam w kierunku kuchni. Podchodząc do lodówki, usłyszałam, jak zmierza korytarzem, otwiera po drodze wszystkie drzwi i wydaje z siebie odgłosy zachwytu. Ucieszyłam się, że spodobało jej się moje mieszkanie. Zaaranżowałam je w stylu industrialnym, więc było dosyć ciemne, chociaż wysokie okna wpuszczały dużo światła. Miałam też mnóstwo kwiatów, które ocieplały przestrzeń. Kochałam rośliny. Przypominały mi o osobach, których nie było już w moim życiu, a o których wciąż chciałam pamiętać. Chcesz lemoniadę? krzyknęłam. Tak, tak. Nalałam wody do dzbanka i zaczęłam kroić cytryny, gdy Heather wyszła z za rogu. Pięknie tu młoda, stwierdziła, opierając się o barek. Naprawdę świetnie urządzone mieszkanie. Jest to dokładnie takie jak ty. Na pierwszy rzut oka surowe, ale gdy się w nie wgłębisz, to okazuje się całkiem przytulne. Wiesz, nigdy nie straciłaś umiejętności ubierania w słowa rzeczy całkowicie absurdalnych. Rzuciłam w nią skórką od cytrusa, ale w ostatniej chwili zdążyła się uchylić. Skubana zawsze miała dobry refleks. No dobra, to mów, jakie tortury dla mnie przewidziałaś na ten czas. Bo podejrzewam, że zapewne chcesz zaciągnąć mnie do klubu, albo co gorsza, do jakiegoś obskurnego baru, przewróciła oczami. Ale założę się, że to nie wszystko, więc uświadomię mnie proszę zawczasu, żebym mogła się na to odpowiednio przygotować psychicznie. Brwi powędrowały mi do góry. Fakt. Nigdy nie przepadała za imprezami, ale prawdę mówiąc, jak się już trochę upiła, to bawiła się wręcz wybornie. Wyjaśnij mi lepiej jedną rzecz. Jak to jest, że zawsze jesteś taką cholerną pesymistką? Hm? Dopytałam odłożywszy nóż. Jesteśmy tutaj tylko we dwie. I nic nas nie ogranicza. Wyrwałaś się z domu, więc chyba możesz trochę zaszaleć? Jak się rozerwiesz, to korona ci z głowy nie spadnie, zwłaszcza, że jej nie posiadasz. Z szyderczym uśmiechem uniosłam szklankę, a przyjaciółka, niczym zawiedziona matka, zerknęła na mnie z naganą. W trzech krokach podeszła do walizki, i po chwili przetrząsania jej zawartości wyciągnęła krótką cekinową sukienkę w kolorze przepięknego burgundu. Z rękawkami do łokci. Przygotowałam się tak, jak kazałaś. Nie miałam jeszcze okazji założyć tej kiecki, więc chyba nadszedł jej czas. W końcu zaczynasz gadać z sensem. A mam jakieś inne wyjście? zamyśliłam się na sekundę. Nie, odpowiedziałam szczerze. Musisz się dostosować, wybacz. Tego się właśnie obawiałam. Zaśmiałyśmy się równocześnie. Cieszyłam się na myśl, że najbliższe dni będą należeć tylko do nas. Rozdział trzeci. Edinburgh, Szkocja. Słońce już zachodziło, kiedy zmierzałyśmy w stronę mojego ulubionego baru Bloody Mary Lounge. Heather wyglądała doskonale w swojej cekinowej sukience i sandałkach na słupku w tym samym kolorze. Ja wybrałam klasyczną małą czarną. Lubiłam ją, bo przez swój krój odsłaniała kilka słów w alfabecie Hindi, które miałam wytatuowane na plecach. Darzyłam te tatuaże ogromnym sentymentem. Zrobiłam je sobie kilka lat temu w Indiach, kiedy zwiedzałam ten niesamowity kraj na motocyklu. Włożyłam też szpilki, na które upierała się Heather, ale cholernie tego żałowałam, bo przy każdym kroku obcas wpadał mi w spojny kostki, przez co traciłam równowagę. Nie wiem, kto wymyślił to cholerstwo, ale na pewno był skończonym idiotą. Idąc z przyjaciółką pod rękę, wyciągnęłam te same wnioski co kiedyś. Bardziej już chyba nie mogłyśmy się od siebie różnić i to pod każdym względem. Nie tylko fizycznym, ale też emocjonalnym. Heather to wysoki rudzielec o brzoskwiniowej cerze. Zawsze kobieca i eteryczna. Była artystką w każdym tego słowa znaczeniu. Ja z kolei sprawiałam przy niej wrażenie sporo młodszej. Fakt ten potęgowały moja drobna budowa i duże niebieskie oczy. Jeśli ktoś mnie nie znał, moja uroda kazała mu z góry założyć, że jestem delikatna i niewinna. Czar pryskał w momencie, kiedy otwierałam usta. Bardzo się z Hedl różniłyśmy, a mimo to los sprowadził nas kiedyś na tę samą ścieżkę. Dzięki temu nigdy tak naprawdę nie czułam się samotna, bo zawsze przy mnie była. I wiedziałam, że mogę na nią liczyć. Kiedy dotarłyśmy do baru i przepchnęłyśmy się przez zgromadzonych przed wejściem palaczy, popchnęłam mosiężne, zdobione drzwi. Znalazłyśmy się w korytarzu, które oświetlały ogromne, ażurowe lampiony ustawione wzdłuż grafitowych ścian. Wow, westchnęła, fajny wystrój. Tak, to świetny lokal, przytaknęłam. Chodź, poszukamy wolnego miejsca. Złapałam ją za rękę i pociągnęłam w stronę właściwej części baru. Usiadłyśmy przy okrągłym stoliku przysłoniętym półokrągłą drewnianą ścianką. Chciałam, żebyśmy miały choć trochę prywatności. Uwielbiałam tu przychodzić. W tym miejscu panował niepowtarzalny klimat. Nie bez znaczenia było też to, że podawali wybitnie smaczne mojito. Przywitałam się bezgłośnie z kilkoma stałymi bywalcami, których kojarzyłam z widzenia. Heather była lekko skrępowana i w zadumie rozglądała się po barze. Szturchnęła ją w łydkę pod stolikiem, żeby przykuć jej uwagę. I jak ci się podoba? Czego chcesz się napić? Może kosmopolitan? Ale chwilka, chyba mnie tu nie zostawisz? Wybałuszyła oczy, a ja lekko się zaśmiałam. Czasami bywała tak niewinna, że dosłownie mnie to rozbrajało. Ruda, muszę iść do baru, żeby zamówić nam drinki. Kelnera się raczej nie doczekamy, patrz na ten tłum. wskazałam na salę pełną ludzi. Jesteś tu całkowicie bezpieczna. Przez cały czas będę miała oko na twoją czuprynę, obiecuję. Niechętnie przytaknęła, więc podniosłam się ze swojego miejsca. Zauważyłam, że zamówienia przyjmował nowy barman. Wcześniej go tutaj nie widziałam, a znałam wszystkich z obsługi. Nie był do końca w moim typie, trochę zbyt wymuskany ale trzeba mu oddać, że całkiem przystojny. Byłoby jednak z korzyścią dla niego, gdyby ubierał się w koszulki w swoim rozmiarze. Ta, którą miał na sobie, opinała go tak ciasno, że zaczęłam się zastanawiać, kiedy pęknie w szwach. Usiadłam na metalowym hokerze i leniwie stukałam w hebanowy blat. Jednak mężczyzna wciąż nie odrywał wzroku od szklanki, którą usilnie próbował wyczyścić. Już miałam się odezwać, kiedy nagle mnie dostrzegł. Podchodząc, cały czas świdrował mnie wzrokiem. Przerzucił sobie ścierkę przez ramię i stanął naprzeciw, ostentacyjnie napinając mu skuły. Szpaner. Co dla ciebie, słodka blondyneczko? Spytał i obleśnie się do mnie uśmiechnął, bezceremonialnie wpatrując się w mój dekolt. Ściągnęłam brwi. Słaby początek. Wiedziałam, że się nie polubimy. Uniosłam się na stołku, a w jego oczach błysnęła satysfakcja. Chyba pomyślał, że naprawdę poleciałam na ten żenujący pokaz siły. Posłuchaj mnie, kolego, wycedziłam. Jesteś tu nowy i jeszcze mnie nie znasz, ale gwarantuję ci, że nie chcesz źle zacząć tej znajomości. Sugeruję, żebyś zwracał się do mnie z większym szacunkiem i patrzył mi w oczy, jak do mnie mówisz. Rozumiemy się? Opadłam na siedzisko, a on zastygł w lekkim szoku. Otwierał i zamykał usta, ale po chwili w końcu odzyskał zdolność mówienia. Przepraszam. Ja naprawdę nie chciałem cię urazić. Obiecuję, że to się więcej nie powtórzy, tylko proszę, nie mów nic szefowi. To mój pierwszy dzień w pracy i nie chcę wylecieć już na samym wstępie. W popłochu rozejrzał się dookoła, zapewne szukając właściciela. Co mogę ci podać? Na koszt firmy, oczywiście. Uniosłam kącik ust. Załapał. Należą się gratulacje. Od razu przeszłam do rzeczy. Dla siebie wzięłam ciemne, rzemieślnicze piwo, a dla Heder drinka. Otrzymałam zamówienie i niespiesznym krokiem wróciłam do naszego stolika. Heder w dalszym ciągu wyglądała tak, jakby się bała, że z ciemności wyskoczy na nią potwór. Proszę, twój kosmopolitan, na koszt firmy. Z szerokim uśmiechem na twarzy postawiłam przed nią koktajl. Powiedz mi, młoda, jak to jest, że ty zawsze masz takie szczęście, westchnęła. Już zdążyłaś poderwać barmana, przyznaj się. Uniosła brew i upiła łyk. No tak, jeśli chodziło o moje relacje z mężczyznami, to Heather zawsze zakładała najgorsze. I tu się mylisz, moja droga. Koleżka zbytnio się spoufalał i byłam na tyle uprzejma, aby mu wyjaśnić, że nie wypada tak traktować kobiet. Biedak się wystraszył i zaoferował pierwsze drinki w gratisie. Uniosłam kufel w geście triumfu, a Heder wybuchnęła gromkim śmiechem. Stuknęłyśmy się szkłem. Przez chwilę przyglądałam się przyjaciółce i doszłam do wniosku, że to dobry moment na rozpoczęcie rozmowy o jej małżeństwie. Ruda, może czas, żebyś mi opowiedziała o co chodzi z Richardem, hm? obdarzyłam ją delikatnym uśmiechem. Spuściła wzrok i drżącą dłonią założyła pukiel włosów za ucho. Wiesz, już od jakiegoś czasu podejrzewam, że Richard może mnie zdradzać, odpowiedziała cichym głosem. Nie chciałam ci nic mówić, bo wiedziałam, jak zareagujesz. Poza tym wiem, że masz sporo pracy. Nie chciałam, żebyś czuła się w obowiązku wszystkim rzucać, aby mnie niańczyć. Natychmiast złapałam ją za dłoń, a ona spojrzała mi prosto w oczy. Wiesz, że mnie możesz powiedzieć wszystko? I przestań do cholery być zawsze taką pieprzoną altruistką. Mam tylko ciebie. I już nieraz bez większych oporów wykorzystywałam to, że jesteś moją przyjaciółką, i zarzucałam cię swoim głównem. Ty masz robić to samo, heder. Zrzucać na mnie swoje główno, nieważne jak śmierdzące by ono nie było, rozumiesz? Posłała mi blady uśmiech i położyła swoją dłoń na mojej. Dziękuję, kochanie. To wiele dla mnie znaczy. Tak naprawdę to tylko z tobą mogę o tym porozmawiać. No właśnie, więc wal śmiało, zamieniam się w słuch. Nie wiem nawet od czego zacząć. Czasem, jak o tym myślę, to dochodzę do wniosku, że to głupie i że może jestem zwyczajnie przewrażliwiona. Pokręciłam głową. Nawet jeśli tak jest, to i tak masz mi wszystko opowiedzieć, a zawsze najlepiej zacząć od początku. Zamilkła. A ja niemalże widziałam, jak w jej głowie obracają się trybiki. Jakoś dwa miesiące temu Richard zaczął wracać z biura później niż zwykle, tłumacząc się tym, że właśnie podpisali ogromny kontrakt na wybudowanie bardzo luksusowego hotelu i że mam masę pracy. Na początku nie dyskutowałam, rozumiałam to. Przerwała, bo głos zaczął jej się łamać. Ale nie nadgodziny były problemem. Blair, on się ode mnie oddalił, zaczął być oschły, czasem nawet wobec dzieci. Jeśli mam być szczera, to momentami mnie przeraża, bo przestał zachowywać się jak mój Richard. Ostatnio wcale mnie nie przytula, nie pyta, jak minął mi dzień, po prostu mnie nie zauważa. A jak już to robi, to po to, żeby zrzucić na mnie wszystkie domowe obowiązki, którymi do tej pory sprawiedliwie się dzieliliśmy. Mam wrażenie, jakby próbował mnie celowo od siebie odepchnąć. Urwała nagle, a jej oczy wypełniły się łzami. Pochyliłam się w jej stronę. Co chcesz przez to powiedzieć? Chcę powiedzieć, że Richard zachowuje się tak specjalnie. Myślę, że on planuje się ze mną rozstać, więc zaczyna mnie stopniowo od siebie odsuwać. Przynajmniej takie odnoszę wrażenie. Nie wytrzymała i pozwoliła łzom swobodnie spływać po policzkach, rozmazując sobie przy tym makijaż. Zacieśniłam uścisk na jej dłoni. Nie mogłam w to uwierzyć. Richard, od kiedy pamiętałam, był przykładem idealnego wręcz męża. Czuły, opiekuńczy, absolutnie zapatrzony w Heather i dający jej to odczuć poprzez każdy najmniejszy gest czy spojrzenie. Kiedy pięć lat temu urodził się ich syn Colin... Richard dosłownie oszalał z radości. Tak samo się zresztą zachowywał, gdy na świat przyszła Walerii. Byli parą od dziewięciu lat i nigdy nie słyszałam od nich o najmniejszym nawet kryzysie. Zachodziłam w głowę, jak to się mogło stać, że Richard tak bardzo się zmienił, ale głos Hedar nagle wyrwał mnie z zamyślenia. Co o tym sądzisz? spytała szeptem. Próbowałam zebrać myśli, rozmasowując sobie nasadę nosa. Cóż na razie staram się to jakoś przetrawić? Muszę przyznać, że to dla mnie duży szok. Oczywiście mam też ochotę ustawić go z powrotem do pionu? dodała mostrzej. Ale zastanów się na spokojnie i odpowiedz sobie na pytanie: Czy naprawdę uważasz, że Richard chce rozwodu? Heather, przecież jesteś miłością jego życia. On wielbi ziemię pod twoimi stopami. Musi być jakieś logiczne wytłumaczenie całej tej chorej sytuacji. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Ale takie są moje odczucia. Wiesz, jak zareagował, gdy mu oznajmiłam, że lecę do ciebie na kilka dni? Najpierw zrobił się purpurowy na twarzy, a potem, jak ochłonął, spytał: Jak ja to sobie w ogóle wyobrażam, że zostawię go samego z dwójką dzieci? Zdenerwowana wyrzuciła ręce do góry. Blair. Jeszcze pół roku temu to nie byłby dla niego żaden problem, przecież wiesz, kiedyś by się cieszył, że odpocznę i kazałby mi się dobrze bawić. Musiałam przyznać jej rację. Znałam Richarda i wiedziałam, że jego reakcja nie była typowa. Tego nowego Richarda, którego opisywała mi Hedel, nie znałam wcale. Okej, okay, rozumiem, wiem, co masz na myśli. Ale może jest jakiś inny powód jego zachowania, dopytałam. Może ma jakieś poważne problemy w firmie, o których ci nie powiedział? Nie mam pojęcia, westchnęła. Ale biorąc pod uwagę fakt, że on mnie już wcale nie dotyka i że odtrąca mnie za każdym razem, kiedy ja próbuję inicjować zbliżenie, jak nic pieprzy na boku jakąś lafiryndę. Otworzyłam szerzej oczy, bo Hedel nigdy nie przeklinała. Znałyśmy się od 22 lat. I w tym czasie dosłownie kilka razy słyszałam, jak wymsknęło się jej coś nieodpowiedniego, nie to co ja. W moim słowniku na stałe funkcjonowało co najmniej kilka niewybrednych określeń. Heather strasznie mi przykro. Chciałam zabrzmieć spokojnie, chociaż w środku cała wrzałam. Ponownie opuściła wzrok i cicho załukała. Wyglądała na zrezygnowaną, a mnie krajało się serce. Jak dorwa tego dubka, to nie ręczę za siebie, przysięgam. Nie wiedziałam co jej doradzić. Nigdy tak naprawdę nie miałam prawdziwego partnera. Wszystkie moje tak zwane związki kończyły się w momencie, gdy pojmowałam, że nie będę umiała się zaangażować. Do tej pory moje serce zabiło mocniej tylko dla jednego mężczyzny. Dla Aidena. Tylko jemu byłam skłonna się w pełni oddać. Teraz nie miało to jednak żadnego znaczenia, bo to zamierzchła przeszłość. Poza tym stały związek był dla mnie niepotrzebnym zobowiązaniem, które mogłoby mnie rozproszyć i uśpić moją czujność, a na to nie mogłam sobie pozwolić. Miałam rachunki do wyrównania. Nagle Heather potrząsnęła głową i wytarła łzy. Nie rozmawiajmy już o tym, stwierdziła stanowczo. Pogadajmy o tobie. Powiedz lepiej czy dalej spotykasz się z tym prawnikiem, jak on miał na imię? Masz na myśli Brusa? – spytałam zdziwiona. No właśnie. Wybuchnęła mnie kontrolowanym śmiechem. Zawsze potrafiła znaleźć sobie najmniej odpowiedni moment, żeby zacząć mnie strofować. Heder, to było krótkoterminowe. Fakt facet fajny, ale na dłuższą metę nie dla mnie. Bi, czy ty kiedykolwiek się ustatkujesz? Dlaczego nie chcesz pozwolić sobie na miłość? Co? Skoro był fajny, to może warto spróbować to pociągnąć. Błagam cię, daj już spokój. Przewróciłam oczami. Poznałam go na koncercie, spotkaliśmy się kilka razy i wystarczy. Seks był niezły, ale nie w głowie mi teraz żadne miłostki. Przyglądała mi się tak badawczo, że przeczuwałam, co zaraz powie. Właśnie dlatego uważam, że dalej kochasz Edena oznajmiła z przekonaniem. To z tego powodu nie jesteś w stanie wejść w poważną relację z innym mężczyzną. Wiedziałam. Zawsze przy okazji takich rozmów wypominała mi Ejdena. Heder dosyć tego. Wyszło ostrzej niż zamierzałam. Przestań bawić się w moją psychoterapeutkę. Przeleciałaś, żebyśmy porozmawiały o twoim problemie, a nie wygrzebywały trupy z mojej szafy. Idę zamówić nam drugą kolejkę. Nie czekałam na jej reakcję i wstałam od stolika. A gdy ponownie zbliżałam się do baru, kolega w zaciasnej koszulce głośno przełknął ślinę. Empik Go! Najlepsze audiobooki i e-booki w jednym miejscu. Subskrybuj nasz kanał i zawsze bądź na bieżąco!